Hello, tutaj Purpose. Jest ze mną Młoteczka. Młoteczka! Może kiedyś się nauczysz. Dobra. A tutaj masz płotki, patrz jakie ładne płotki. Płotki? Wlałabym no. Płody do zupy. O Jezus. Co Jezus? Kurczaczków. Jeszcze raz, płody kurczaczków? Tak, mogą być płody kurczaczków. Nie wiem czemu mi słuchawki coś nawalają. No mi też ostatnio nawalają słuchawki, to jest jakaś plaga, to jest wirus słuchawkowy. Jest. Trzeba teraz się odwirusować. Doszliśmy. Mama mnie zawsze poprawia, bo wiesz, ja bardzo, bardzo staram się mówić po polskiemu. Dosyć dobrze, ja nie robię błędów żadnych tam, wiesz, ortograficznych, jak piszę i tak dalej, i tak dalej. No i całe życie mnie mama poprawiała, jak coś mówiłem nie tak. No i teraz w moim wieku 28 lat jest na etapie nie poszliśmy, tylko poszliśmy. Ale wiesz co, mi by się przydała taka mama. Ja bym chciała, żeby ktoś tak nade mną ślęczał i mnie uczył ładnie akcentować i mówić. No ja właśnie dlatego się łapię sam na tym, że poszliśmy. Poszliśmy. Przecież ja do dzisiaj mam problem z wymówieniem biblioteka. Kurde. Biblioteka? Biblioteka. Ja strasznie przyciągam. Jakbym była z jakiejś... Biblioteka. Nie umiem, no. Przedostatnia sylaba. Biblioteka. Nie biblioteka. Nie umiem. Biblioteka. No tak czy siak. O, narozrabiałam. No i co żeś narobiła? Słabne. Kurczę, mogłam sobie jednak tą szarżę ustawić, co mi ktoś tam pisał w komentarzach. Rozumiem, że takie ćwiczonka, wiesz, typu stół z powłamywanymi nogami, to też nie twoje klimaty. Coś tam potrafię powiedzieć, natomiast no tam, jak mi się wyrandomuje. Co tak szura, to się szczura. O, tego bym nie powiedziała. Nie, to jest akurat cytat z piosenki Manamu, w ogóle rewelacja, posłuchajcie sobie. To jest mistrzostwo dykcji po prostu, to co Kora tam odstawia, Olga Jackowska. To się nazywa Sierść Szczura, chyba się nazywa ten utwór. Gdzie ty idziesz? Tutaj ja mam wiem, miejsce. Ale to chciałam zobaczyć, czy tam nic nie ma. Ja z racji tytułu nie otworzyłeś skrzynki. A, czekaj, nie, to źle poszliśmy. No to wracaj. Poszliśmy, wracaj. Generalnie mówię, mistrzostwo dykcji, ale absolutne mistrzostwo dykcji. Cały kawałek leci, co tak szura, to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach, ale ona to śpiewa, co tak szura, to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach, no po prostu rewelacja, a potem refren to jest nogi, nogi, setki, nóg, ja tego nie powtórzę, ale to jest absolutne mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o dykcję. Ale ona ogólnie w tych takich szybkich piosenkach mocno daje radę. Tak, tak. Znaczy nadawała. Dawała. Bo teraz tylko siedzi na krześle i ocenia, jak inni dają, bądź nie. Znajdź i zniszcz piekielne zwałowiska, aby odkryć piekielną szczelinę na drugim poziomie ogrodów nadziei. Przecież... Czekaj, aha, to myśmy weszli tutaj? Drugi poziom ogrodów nadziei. Dobra, myśmy do dupy weszli. Znaczy jak do dupy? Ja nigdzie do dupy nikomu nic nie wchodziłam. Dobra, wiem już, gdzie mamy iść. Chodź tutaj. Tam. Dobra, idę. Idę. Coś mnie goni. Nie wiem, gdzie mamy iść. No proszę cię. Ty nie wiesz, gdzie iść. Łeje, nie wiesz, co my mamy zrobić? Zniszczyć te wszystkie zwałowiska, które mówiłem ci, żebyś ich nie niszczyła. To mamy. Ale kupa, dostaniesz zaraz. Przecież my musimy teraz wszystko. Wszystko od nowa. Purpos. No nie wszystko. Wszystko od nowa. Moje życie nie ma sensu. A jeszcze w dodatku nie zaznacza się na mapie, gdzie byliśmy, a gdzie nie. W sensie, gdzie rozwalaliśmy, a gdzie nie. Nie ma sensu kupować kredensu. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy jeszcze z nikim nie spałem. Kojarzysz Kazika? Kojarzę jak najbardziej. Ja Kazika bardzo. Ja też Kazika bardzo. Byłem na koncercie nie jednym. W zasadzie na dwóch. Swoją drogą, tak mi się teraz przypomniało, że strasznie Micha mi się ucieszyła, jak usłyszałam piosenkę Kazika w Wiedźminie. W pierwszej części. A jaka to była? Laskier śpiewał o Celinie. Celina i 12 groszy było w Wiedźminie Trójce. O widzisz, ja pamiętam Celinę z jedynki. To Celina jest. O jak ślicznie do mnie przybiegłeś. To zapewne dlatego, że tęskniłeś za mną, nie dlatego, że zdążyłeś obejść swoją połówkę mapy, prawda? Tak, dokładnie tak jak mówisz. Generalnie to tak teges. Ja bardzo, bardzo Kazika, ale mój najukochańszy kawałek, znaczy dwa są takie w sumie, które uwielbiam. Dziewczynka bez zęba na przedzie. To jest jeden utwór Kazika, genialny. A drugi, taki jeden z moich najukochańszych, to jest
dobry chłopak był i mało pił. Po prostu uwielbiam ten utwór. I chyba wszyscy go znają. To jest chyba jeden z takich bardziej znanych i kojarzonych. Przynajmniej ja nie znam nikogo, kto by tego nie znał. Znaczy no 12 groszy to jest chyba taki najbardziej popularny. Rzeczywiście. 12 groszy. Nie wiem, czy Level Off nie jest też bardzo znane. Wiesz, ciężko mi ocenić, jak ja coś znam. Jasne. Dosłownie na pamięć, nie? Level Off zresztą też jest piękny utwór z 93 roku. To jest jeszcze jeden z wał. Patrz, jednak się trochę zaznaczają. Dobra, mów dalej, przepraszam. Skąd wiem, że jest 93? No bo tam w słowach piosenki jest listopad 1993. Level Off, love. A Purpose jak zawsze wszystko na pamięć. Nie, no ja bardzo lubię Kazika, także... nawet powiem ci tak. Lubię Kazika, a średnio przepadam za Kultem. Zdecydowanie bardziej wolę Kazika na żywo. Gaz na ulicach. Gaz to jest chyba akurat Kultu. No ale dla mnie na przykład utwór Mój dom murem podzielony, ja nie pamiętam jak on się nazywa w tym momencie, on... Arachia. Mhm. Mój dom murem podzielone murem strony, to jest po prostu... Tak piękny utwór słowa przede wszystkim. To powiem ci, że ja odwrotnie. Jakoś te rzeczy, które śpiewał z Kultem, bardziej mi wpadały w ucho. O, fucken! Polska? Czekaj, muszę oddychać. Jeszcze raz powiedz, bo mi urwało. Czyli Polska, tak? Mniej więcej. To jest Polska. Mieszkam w Polsce. Umrzyłam. To nie jest tekst piosenki w żadnym wypadku. Znaczy, widzę, że umrzyłaś, bo tak. Oni odzyskali życie przez to. Jak to? No. A, to luje. Dobra, to ja im idę teraz nakopać tak na serio. Dziś skupiłam się na Kaziku, przestałam oddychać i już od razu mi nie idzie. Pomogę ci, moje agro! A z Kultu, to ja zdecydowanie bardzo lubię stary Kult. Ten stary, bardzo stary, czyli Fabryki. Fabryka. Nie, znaczy zbudowali fabryki, postawili kominy, produkują wódkę, tak dużo wódki. To chyba wódka się nazywa ten utwór. A nie powiem ci. I zdecydowanie, no dla mnie, no chyba jeden z pierwszych utworów w ogóle Kultu, których rzadko kto wie, że to jest Kult, bo Kazik miał jeszcze tak piskliwy głosik, że to się w głowie nie mieści. I się nazywa Pieśń Młodych Wioślarzy. Nie wiem, czy znasz. Nie znam. Oj. A nie, to znam. To tak. Tylko, że wiesz, ja zauważyłam, że ty masz taką tendencję do pamiętania kurde mać wszystkiego. A mi, wiesz, no tak, mi wpada i wypada. No to jest jeden z pierwszych utworów Kultu, gdzie no po prostu... Uciekaj! O, wybuchnie! Ale to on wtedy nie miał jakiegoś super piskliwego głosu. Przynajmniej ja nie pamiętam go, żeby był piskliwy. W porównaniu do jego teraz... Nie, no w porównaniu do teraz to tak. Przechlanego i przepalonego wokalu, no to przecież to miał głos dziewczynki wtedy, tak? W sumie. I trochę seplenił, mam wrażenie. No bo on w ogóle sepleni lekko. A tak tylko ciut. Trzeba się wsłuchać. Tak. No to no nie jest to Muniek Staszczyk, bo Muniek nie, Staszczyk... Nie, no Muniek to już w ogóle... Znaczy ja bardzo też lubię Muńka, no dla mnie, wiesz, Jezu, ja nigdy nie pamiętam, jak się ten kawałek nazywa, no. Czyli jest jednak coś, czego nie pamiętasz. No o Warszawie generalnie tam i ten, o Wrocławiu też. Mhm. Jak się nazywał ten kawałek? Ja ci nie powiem, wiem, o który ci chodzi, nie będę śpiewać, bo nie potrafię. Nie chcę ci Hitler gwałcić uszu. Wiosna z Paliną oddycha. Coś takiego tam było, nie? Przynajmniej coś koło tego. Ostatnio na karaoke niestety śpiewałam. Znaczy śpiewałam. O, wyłam. I właśnie ten kawałek. Właśnie ten kawałek. Jezu, zapomniałem, jak to się nazywa, bo to jest T-Love. Coś z Warszawą, ale... Nie, to nie z Warszawą, bo tam z Warszawy to tylko Żoliborz się pojawia. Aż czekaj, zobaczę. T-Love. King. Nie, mówiono... Nie, to King to jest... No to swoją drogą, że świetny kawałek. Bardzo lubię, nie, kojarzy to... mi się z Bieszczadami. Zawsze nie, w Bieszczadach, no... żeśmy to śpiewali, nie wiem czemu. No, King w mieście świętej wieży, pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Tak, to jest inny utwór. Tak, to jest inny. Już zdurniałem w tym momencie, wiesz?
Nie ma cycków, skończ... to przywijam. Właśnie. Jakieś papirusy nam będą pokazywać. Bedo. Bedo. Nam pokazywać. Dobra, lecimy. O, Leja jest tutaj. Księżniczka Leja. Patrz, że niby wyrzuty nam robi. W kule. Dobra, ten król. Kliknęłam srebrną iglicę i co? Jestem. No i się przeniosłaś. Jaki ładny! Czemu nie biłeś tego żółtego pana? Gdzie ty jesteś w ogóle? Aha, bo ja przeleciałem dalej i najprawdopodobniej pojawił się dopiero po moim przeleceniu. Rozumiem, jesteś za szybki. Aspekt bólu. A z tego aspektu bólu wypada coś takiego rzadkiego, z tego co pamiętam. Coś bardzo rzadkiego. Czyli kupa. Nie, no coś takiego chyba do wejścia do tej cukierkowej krainy, czy coś tak, coś. Jakby co, to ja mam kostur do tej cukierkowej krainy, więc możemy się tam... w nogi. Naprawdę masz? Mam. No to idziemy. Na następnym odcinku idziemy do cukierkowej krainy. Dobrze. O, 59 poziom mam. No, wywalaj. Nie ma nic dla nas, oszukałeś nas. Oszukista. Mówiłeś, to super coś wywala, super! Super rzadkie! No właśnie widzę, że na rzadko. No to mówię, że rzadkie, bo to chyba nie wypada za każdym razem jak rzadkie chyba, nie? No w ogóle weź. Ale nam powinno wypaść. My jesteśmy z YouTube'a i nam zawsze wszystko powinno, nawet to rzadkie. No to wiesz, jest sposób na rzadkie. Słyszałem, że mleczko z jabłkiem nieobranym dobrze działa, na rzadkie. Wiesz, że ja nigdy nie miałam tego typu problemów. Ja potrafiłam zeżreć kiełbasę z czekoladą i popić mlekiem i jeszcze gruszkami zażreć i w ogóle nie ruszały mnie nigdy takie. Dla mnie, że tak to ujmę, rzadkie po czymś to jest jakiś urban legend. Znaczy, generalnie mam podobnie, bo ja tylko zgagi mam. To jest zawsze praktycznie, po każdym jedzeniu mam zgagę. Możliwe, że mam wrzody. O. Ale miałem kiedyś fazę taką jako dzieciak, tam powiedzmy 15-letni. Przepraszam, no ale tak, no wiecie, no ja już trochę tam więcej lat mam, dlatego tak mi się powiedziało. Ja mam cały czas 16, więc czuję się urażona. No i to wtedy wpierniczałem, moja ulubiona kanapka, to była kanapka grubo posmarowana masłem, no to smalec i na to majonez. To była moja najukochańsza kanapeczka. O rety, to ja bym chyba bym umarła. Wiesz co, no... Na takiej jednej kanapce potrafiło być 1000 kalorii. No ja się domyślam. No ale ty duży chłopak jesteś, możesz jeść. No właśnie nie, ostatnio już ta przemiana materii nie jest taka fajna jak kiedyś. Ja chyba... A może to też ten tryb życia? Może. Ja jedyne rzeczy, których nie jadam i nie mogę jeść, to są rzeczy jakieś super tłuste. Więc ja po prostu, jakbym miała zjeść kanapkę z masłem, smalcem i majonezem, to bym się po prostu na miejscu zżygała. Nie, że coś by mi po tym było, tylko po prostu nie dałabym rady tego przełknąć. Mówiono o nim King, mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Dobra nuta akurat tak do nieba, nie? No. Do skorumpowanego nieba! A te sukuby są ładne, ja bym brała, ty? No nie, dzięki. Nie? Wiesz co, lubię drapanie po plecach, ale... Nie lubisz kobiet z kopytkami? O jest. A propos papieża, to muszę ci powiedzieć, że jak bardzo, oczywiście, no tutaj nie ulega wątpliwościom, że nasz papież, czyli Karol Wojtyła Jan Paweł II, był niesamowitym człowiekiem, który zdziałał na tej arenie bardzo, bardzo dużo, to z tego aktualnego papieża jestem bardzo zadowolony. To jest facet, który wreszcie się postawił niesprawiedliwości jawnej. Powiem ci, że ja nie śledzę, dlatego że wiesz, ja z kościołem troszeczkę na bakier, więc ja nawet, też. Nawet się nie interesuje. Tylko, że to jest, nie wiem czy wiesz, że nasz aktualny papież jeździ starą renówką. Tak, słyszałam o tym i słyszałam, że wszyscy mają mu to za złe, nie wiedzieć czemu. No bo bardzo, wiesz, kościół ma mu to za złe. Bo on cały czas podkreśla to, że powinien być ascetyzm i ubóstwo. W biedzie, tak. Dokładnie. To są przykazania tam, wiesz, biblijne i tak dalej, i tak dalej. A bardzo mi się nie podoba, że Rydzyk jeździ Maybachem na przykład, tak? No i bardzo powinno mu się to nie podobać. No dokładnie, dlatego mówię, że bardzo szanuję gościa i dla mnie jest no naprawdę taki ten. Taki w sam raz. Skarbnik nam ucieka!
No właśnie wiem, tylko że próbuję tutaj. Czekaj, ich, bo ja go, wiesz, próbuję tak... go dojechać. Ja, tutaj ja zaraz go trochę... umrę, ale to nic, spróbuję go dojechać. Trochę go podjechałem. Dobra. Padł? Tak. Ja razem z nim. Oh, ale daliśmy radę. Tak jest. Skrześć przy zwłokach. To jeżeli obecny papież ma takie podejście, to w takim razie ja też już go bardzo lubię. Tak, on w ogóle jest na przykład za... Zasłyszane. Znowu, tak. Żeby nie było, że jest bardzo za wprowadzenie możliwości używania prezerwatyw na przykład. Czyli jest postępowy po prostu. Tak, tak, tak. No według mnie, mówię, jest wyjątkowo taki... Ja jeszcze jestem za tym, że cudownie by było, jakby pozwolił zakładać księżom rodziny. To znaczy, wiesz co, tutaj co do tego znam osobę, bardzo mi bliską osobę, która jest bardzo, bardzo, bardzo wierząca. Ale do tego nigdy w życiu od niej nie usłyszałem żadnego słowa, że masz ze mną iść do kościoła albo masz się pomóc. Nie, nigdy, absolutnie, tutaj ten, ona sama dla siebie wierzy. I problemem jest to, że ona chodziła naprawdę całe życie do kościoła co tydzień. W tym momencie, no już od dłuższego czasu nie była. Bo mówi, że no po prostu to, co się dzieje w tym momencie w kościele, to nie jest kościół. Mafia. To jest coś... Nie, no tak to, no nie chcę tutaj płynąć, nie chcę wyrażać opinii, tak? Bo to opinie do niczego dobrego nie prowadzą nigdy. Co nie zmienia faktu, że no osoba, która była bardzo wierząca, jest bardzo wierząca, bo ona w Boga wierzy, do kościoła nie chodzi w tym momencie. Też znam kilka takich osób. Ale to jest, wiesz, jeżeli ktoś, kto powinien zajmować się jakby twoim duchowym rozwojem, zajmuje się polityką i pieniędzmi, no to ja się nie dziwię, że ludzie od kościoła odchodzą, tak? No dokładnie. A szkoda, bardzo mi szkoda, bo ja widzę, że ta osoba, nie będę mówił kto, bo to też absolutnie nie wolno takie rzeczy mówić, jest coraz bardziej przybita tym faktem, że nie może do tego kościoła pójść, bo ona wewnętrzną wojnę w sobie prowadzi, bo ona bardzo chciałaby do tego kościoła pójść, bo ona odnajduje w tym spokój i wszystko po kolei, ale no mówi, że to, co w tym momencie tam się dzieje, to, co na przykład potrafią księża mówić, no to... A nie może na przykład chodzić do kościoła w czasie, kiedy nie ma żadnej mszy? Tak robi. Mhm. Bardzo to sobie jest w niej cenię, że właśnie ona nigdy nie robi tego na pokaz, kompletnie, wiesz, nie. No, to jest prawdziwy katolik dla mnie, no i wybacza i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mówię, ja sam no mam, no nie będę mówił jakie podejście, ale tutaj bardzo sobie to w tej osobie szanuję. Ja ogólnie do takich prawdziwych katolików, właśnie tego pokroju, którzy wierzą i szanują własną wiarę, nic nie mam. Natomiast ja mam uczulenie na katolii. Tak, tak, to zdecydowanie. To jest makabra. Tych ludzi się powinno gdzieś zamknąć. Wiesz co, jak to kiedyś ktoś mądry powiedział, ja muszę do miasta, bo nie mam miejsca. Są kibice... Rozumiem. Są kibice i kibole, są katolicy i katole. Także, no, dokładnie tak. Ja też muszę do miasta, muszę się naprawić i nie mam miejsca. Ale nie wiedziałam, że takie rzeczy mówił kiedyś ktoś mądry. To znaczy jakie? Aha. Tak, bo wiesz. Tak, rozumiem. Tak, już. Heheszek skończony. No. Może te buty sobie założę? Tarczę sobie założę? Mam rzadki łuk żółty, taki, nie wiem jaki, czy ci się spodoba. To go sobie wkleję na czata. Pewnie masz lepszy, ale sobie zerknij. Na wypadek, jakbyś miał nie mieć lepszego. No, mam lepszy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to ja to zaraz wszystko przetopię. Tylko sobie... Przetop, zniszcz. Pozakładam różne magiczne sprawy na siebie. Nie. Dobra, ja proponuję przejść przez jakiś tam ostatni portal, co my mamy przez niego przejść. I zakończyć w tym miejscu odcinek. Dobrze. To sekundkę, ja sobie tylko... Albo dobra, bo chyba raczej nic mi nie zrobi takiego, co mogłabym płakać, nie? Znaczy, wiesz co, ja generalnie już lecę tam, więc zaraz możesz sobie... Ja sobie zaraz dupę podwiozę. O, mam waypointa i to jest idealne miejsce, żeby waypointa ustawić, więc come on do mnie. I już come on do ciebie, robię sobie niebieskie rzeczy, tylko sobie sprzedam i... Czy sprzedam, przerobię. To na flagę! Ale masz węża. Co mam? Węża. Na fladze masz. A, węża, tak. Iglica. Nie, nie wchodzimy tam. Nie wchodzimy tam, dobrze. Nie. Kliknęłam.
Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa! Cześć.